Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Właśnie czekam, aż rozpoczną się zawody, gdzie musimy drużynowo wygrać z randomowymi graczami. I z tym jest zawsze dużo, nie wiem, problemu. To jest tak losowe, jak wygranie eliminatora, naprawdę. Chodzi mi o te zawody, gdzie zdobędziemy sobie Porsche 550. I musimy tak, jedna drużyna graczy, takich totalnie randomowych, gra przeciwko drugiej drużynie graczy totalnie randomowych. I teraz często jest tak, że ci gracze, czy my nawet się ścigamy chyba z botami tutaj? Chyba z botami się nawet ścigamy, a nie z graczami. To jakoś tak było. Oje. Co? Okej. Ja nie wiem, to chyba trzeba mieć przygotowane też odpowiednie auto. Ja spróbuję tym pojechać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest jedyny samochód, który posiadam w tej klasie, który się nadaje do tych zawodów. Mega dziwne. Nie mam go w ogóle przetunigowanego, ale po tych zawodach będę wiedział, żeby go ulepszyć. Problem jest taki, że gracze, z którymi my tutaj musimy współpracować, żeby pokonać chyba, właśnie to tak było, że my współpracujemy, żeby pokonać boty. Nie? I gracze często się ze sobą spychają. No zobaczymy, jak jak pójdzie tym razem. Czy uda się pokonać? Tak, już dobrało nam graczy. I tak naprawdę dobrze jest, jeśli któryś z graczy by wyszedł teraz. Na przykład trzech graczy by wyszło, to gracze, którzy są na tych pozostałych, no pozostali gracze by po prostu więcej punktów zdobywali dla drużyny. Mój samochód jest słabo stuningowany niestety. Wymagania to są, to jest klasa C. I nie wiem, jak mi pójdzie. No, martwię się, że może być ciężko. Te stare samochody są generalnie trudne do opanowania. I tak, drużyna graczy to są niebiescy, a czerwoni to są boty. Naszym zadaniem jest pokonać boty, które są generalnie dosyć dobre. Dobra, i pierwszy zakręt. O Jezu, i zobacz. I tak, mistrza prostych pozdrawia pierwszy zakręt. Tutaj oczywiście wszyscy gracze wlecieli w bandę. To tak, to wszyscy co tutaj wlecieli na mnie to byli gracze. W dodatku tu są włączone jakieś zniszczenia samochodu. Dawaj. Dobra, na razie nikt się chyba nie spycha. Wszyscy wygląda na to, że wzięli sprawę na poważnie. Problem jest natomiast taki, że no boty są bardzo szybkie i może wolniej pokonują to zakręty, ale nie driftują przy tym i nie rozwalają się o bandy, co jest jakby trochę istotne, no nie? Dobra, próbujemy. Ej, na razie nie jestem ostatni. Mam naprawdę słabo porobiony tutaj samochód. Można go wymaksować w klasie C, żeby on tutaj wymiatał. I wow, nie jestem ostatni wśród graczy, to jest spoko. O, proszę, kurde. Jezu, jak oni jeżdżą. Ja tu próbuję. Oj, będę musiał chyba ulepszyć jakoś tą furę. Będę musiał chyba jeszcze raz wyszukać te zawody, bo chodzi o to, żeby drużyna graczy zdobyła jak największą ilość punktów, żeby zdobyła po prostu więcej tych punktów niż boty. I jak większość graczy będzie na tych niższych pozycjach, to finisz będzie niezbyt dobry. Ale patrzcie, ja mam naprawdę słabo Nie no, gościu, ja jestem z tobą w drużynie, tu nie chodzi o spychanie się. Rany, ale ja mam słabo porobiony ten samochód, on jest totalnie standardowy. No. Jezu. Ten to chyba walczy. Dobra, już muszę zacząć hamować. Ten nawet nie próbuje, on po prostu... Nikt tu nie próbuje. What? Oni po prostu jadą, o tą ścianę się rozwalają. Gościu, rany boskie.
Tak teraz patrzę na to Ferrari i zobaczcie, znaczek z tyłu przypomina troszeczkę znaczek Chryslera. Ale brzydki ten samochód. Dobra, chodźmy do garażu trochę go podkręcić. Patrzcie, my tutaj możemy dużo ulepszyć, bo on jest w połowie klasy C, a możemy go wymaksować chyba w tej klasie C, prawda? I zobaczcie, ja miałem naprawdę dobrze porobiony, znaczy miałem naprawdę słaby, najsłabszy samochód z tych wszystkich, a i tak, no szło mi nie najgorzej. Zobaczcie, tutaj problemem są opony. Tu są problemem opony. Dużo żeśmy czasu stracili na tych zakrętach, więc ja proponuję najpierw ulepszyć opony, a dopiero potem oddychanie, jakieś tam lepsze rzeczy do tego samochodu powkładać. Dobra, bo wydaje mi się, że opony tutaj dużo nam dadzą. I jeśli chodzi o prowadzenie w zakrętach, ale też jeśli chodzi o przyspieszenie, bo wtedy będą mogły więcej... Czekaj, a z tyłu co możemy dodać? Taki mały spoilerek, okej, okay. A tu jeszcze możemy dać... patrzcie, tu mamy taki zupełnie inny błotnik, który jest o kilogram cięższy, znaczy nie błotnik, tylko zderzak. I mamy też inną maskę, która z kolei nam... nic chyba nie robi. Nie wiem co robi, ale coś tam polepsza. Na zielono się świeci, to biorę. Tutaj tylny spoiler, który prowadzenie zwiększy nam znacznie, także dajmy go sobie. I przedni spoiler. Nie, ja będę z tego przedniego zrezygnował, zostawmy tylko tylny. Tutaj strasznie ten tyłek lata. Wypadałoby to jakoś polepszyć. Jeśli chodzi o kapciuchy, tu już chyba... możemy dać trochę szerzej, ale jeśli chodzi o moc, to już chyba nic tutaj nie polepszymy, nie? Cokolwiek byśmy nie włożyli, to będzie katastrofa. Jedynie koło zamachowe możemy sobie tutaj ulepszyć. No i chyba na tym koniec. W ogóle skąd ja mam ten samochód? To jest chyba bardzo drogie auto tutaj w Forcie. I moja puszka Pepsi już jest gotowa do akcji. Zobaczmy jak to jeździ. Mamy tak, dużo szersze... kapcie z tyłu, przede wszystkim mamy lepsze opony i teraz powinniśmy dużo lepiej przyspieszać. Układ prowadzenia, hamulce. To jest, ja sobie tutaj włączyłem w Fordzie ABS i on mi trochę pomaga przy hamowaniu, ale normalnie jakbyśmy tym samochodem jechali w rzeczywistości, musielibyśmy sami pulsacyjnie naciskać ten hamulec, żeby jakoś polepszyć tą drogę hamowania, zmniejszyć ją po prostu. W ogóle bardzo ciekawy kolor, faktycznie wygląda jak puszka coli, co nie? Czy tam Pepsi? Tak naprawdę te zawody można sobie łatwo ukończyć. Mam wrażenie, że nie mam chyba grafiki ustawionej na maksy, coś mi się znowu zresetowało w tej Fordzie. W każdym razie te zawody możemy sobie pokonać ze znajomymi, jeśli mamy tam szóstkę znajomych, albo nawet dwójkę, albo jednego znajomego. Możemy wziąć udział w nim, w tym wyścigu i jakby osiągnąć lepsze wyniki w bardzo prosty sposób. No ale ja gram teraz sam, nie mam żadnego pomocnika i próbuję jakoś to ogarnąć za randomami. Zresztą jak widzicie, no jest trochę śmiesznie, prawda? Muszę przyznać, że teraz tak sobie testuję ten samochód i on wcale taki wolny nie jest, on ma sporo mocy. Mam teraz tutaj wszystko standardowe poza kołem zamachowym, jeśli chodzi o osiągi. No koło zamachowe pomaga nam jedynie zredukować trochę wagę i tyle. Mam tutaj także spoiler z tyłu, który zwiększył nam docisk na tyłek i troszeczkę zmniejszyłem ciśnienie w oponach, żeby jak najwięcej tej trakcji uzyskać. Tutaj chodzi mi o to, aby jak najlepiej pokonywać zakręty. No i bierzemy moją Pepsi ulepszoną. Zobaczcie, jak ten samochód ładnie wygląda jako Pepsi. On ma w ogóle jakiś, co on tutaj z przodu ma? Karabin maszynowy taki wystaje mu tam ze zderzaka, widzieliście to? Przywincie sobie film i zobaczcie sami. Ej, patrzcie, tutaj można jeszcze jakieś inne samochody sobie wybrać. Aha. Ktoś miał tego Manxa chyba. No zobaczymy jaki pójdzie tą Ferrarką, bo tu chodzi o to, żeby samochody były w klasie C i to, żeby to była odpowiednia grupa samochodów. Jest tak, Lotus Elan, jest Myers Manx, tak się nazywa samochodzik dziwny. No i teraz już przynajmniej nie biduję, bo nie jestem tym najgorszym. Także widzicie, tutaj różne są samochody, ale wygląda na to, że ten gościu w Myersie cały, i to Marcel, jakiś Polok chyba. Proszę bardzo. Ma najlepszy samochód.
Wydaje mi się, że ten Myers jest sporo lepszy od tego mojego wąskiego dziada. Jaki negatyw ma w kołach! Obniżony do maksa. O kurde, o kurde. Dobra, i hamujemy. Wlecą we mnie czy nie? Patrz jak wziął. Dobry sposób. On się o te boty opierał tutaj na zakręcie. Świetny plan. O, widzicie teraz, zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Tutaj ładnie Ferrarka się zmieściła w ten zakręt. Dupka nie latała na lewo i prawo, tylko ładnie, z gracją, żeśmy pokonali zakręcik. W dodatku popatrzcie, jeśli chodzi o doganianie innych przeciwników, także nie zostajemy z tyłu. Także plusik, tuning chyba wyszedł. Ops. Hops. Hops. I już jesteśmy na trzeciej pozycji, my gracze. Idzie nam na razie super. Ten samochód jest dziwny, ten Lotus co wyprzedził. Nie wyrobi oczywiście, ale Marcel ładniutko. Po zewnętrznej, cyk, ładnie zakręt wziął. I tutaj tylko brakuje jakiejś lepszej skrzyni biegów w tej Ferrari, no niestety. Ale te biegi zmieniają się godzinę. Ej, tak tutaj przełączam szybko, ale w rzeczywistości to było tak. Jak w autobusie szukanie biegu, kurde. Okej, okay. I tutaj wyrobimy ten zakręt. Udało się, dobra, dwóch do wyprzedzenia z przodu. Okej, okay. Okej, okay, i ostatnie chyba okrążenie. Doganiamy tych z przodu, także jest bardzo fajnie. Tutaj też nie można się za mocno rozpędzać, ale zrobię taki duży łuk. O, tak jak Marcel, bardzo ładnie jeździ, trzeba przyznać. Bardzo ładnie, ładnie robi te zakręty, podoba mi się. Kurde, nie mogę go, zobaczcie. Cisnę gaz do końca, ale to jest paskudne uczucie. To jest tak, jakbyś wiedział, że możesz coś dosięgnąć i koniuszkami palców już to dotykasz praktycznie, ale jednak nie. Dobra, jesteśmy na super pozycji teraz. I finish? Finish. Trójka chyba z przodu, wow! Chyba nam się uda! Trzecia pozycja. Tak, zobaczcie, 2, 3, 4 i mamy 2000! Wow, ale żeśmy pozamiatali teraz. Ulepszenie furki coś tam dało, ale mogłem też wziąć zupełnie inny samochód i popróbować, tylko musiałbym jakoś tak lepiej zobaczyć, jaka to jest klasa samochodów i tak dalej. Także co? Ej, powiem wam, że te zawody, gdzie musimy z innymi graczami się zgrać, grać w kooperacji, a nie z nimi się ścigać po to, żeby z graczami wygrać, naprawdę są trudne. Tu jest w ogóle więcej... What? Ej, tu jest więcej wyścigów. Ja myślałem, że to jest ostatni, że to jest jeden tylko do przejechania i koniec. To są, wygląda na to, że to są mistrzostwa. Ja zrobiłem sobie samochód konkretnie pod ten wyścig pierwszy, gdzie jest trochę zakrętów, gdzie jest trochę prostych i chciałem, żeby on przede wszystkim dobrze się prowadził. Jeśli następny wyścig będzie taki, gdzie będziemy musieli dużo po prostu jechać, to mogę być spalony. Też mamy cerkiet, więc raczej... Ha! Więc raczej... Nie, jest jedna ta długa prosta. Okej, okay, wiem co to jest za wyścig. I tutaj zdecydowanie lepsze prowadzenie też nam się przyda. On nie jest jakiś duży. Aha, tu mamy ilość zawodów 2 na 3. Chociaż jak tutaj zwyciężymy, to już trzeciego nie będziemy jechać. I pyk! No i zobaczmy teraz. Dobra, jadą tam chłopaki. Obudźcie się, bo tu wyścig już trwa. Moja Pepsi puszka trochę się porozpychała, ale jest na przodzie. Pepsi puszka. No a jak on to inaczej nazwać? No Pepsi puszka. Dawaj Pepsi puszka, pokaż co potrafisz.
Redukcjon. Trójeczkon. Ten jakoś dziwnie przyspieszył. Dostał nagłego boosta. O, ale moja puszeczka troszeczkę z prawej strony pognieciona. W bardzo dobrą ekipkę zdaje się, że trafiłem, bo wszyscy są zaraz za mną. Okej, okay. No i zobaczcie, doganiamy dwóch z przodu. Za mną są moi ludzie. Jest superowo, bardzo dobrze idzie. Ten wyścig będzie fajniutki dla tej Ferrarki raczej. Ten wystający z tyłu malutki cip spoiler dał bardzo dużo. Tyłek już w tym Ferrari tak nie lata i samochód da się bez problemu opanować. Trochę z zakrętów go wyrzuca, trochę te hamulce są słabiutkie. Ale naprawdę nie ma co narzekać jak na takie stare auto. Generalnie cieszę się, że dajemy radę jakoś go... Hops, zobaczcie. O, dwójeczka trochę za niski bieg, czy za wysoki raczej. Pyk, ale patrzcie jak to się rozpędza ta maszyna. Ekstra. Tego z przodu ciężko będzie raczej dogonić, bo on naprawdę ładnie ciśnie. No ale się nie poddajemy, zobaczymy. Zobaczcie jak robi ta Ferrarka zakręt tutaj. Ops, troszeczkę hamujemy. Pyk. 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 Zobaczcie. Żadnego rzucania tyłkiem. Też mamy szersze kapcie z tyłu. Może się uda go nawet dogonić. Byłoby bosko. O, chyba go podganiam. Trzymajcie kciuki. Ale z tyłu nie widzę moich ziomeczków, kurczę, może być ciężko. Może nie wygramy tego wyścigu. A jest bardzo prosty, bardzo prosta trasa. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Tutaj już go na prostej ciężko będzie podgonić. Znowu ta sama sytuacja, że go tam nie mogę sięgnąć. No sięgam i nie mogę. Jest na wyciągnięcie ręki. Kamieniem mógłbym go rzucić i bym go dotknął. No tak to nie. Ciężko. Druga pozycja i zobaczmy. Chyba wygraliśmy. 1900 kontra 1150. Wygląda na to, że łatwiej było nam wygrać dzięki temu, że jeden gracz wyszedł i my jakby na pojedynczego gracza przypada więcej punktów. Widzicie? Ostatni, nawet ten co dojechał ostatni dostał 200 punktów, a tak średnio mieliśmy po 300, także proszę bardzo, wygraliśmy chyba już. Nie, jeszcze jeden wyścig będzie? Zgadza się, o kurczę, ale już powinniśmy dostać tą nagrodę. Do zdobycia jest unikalny samochód. Teraz będzie nam łatwo wygrać. Jak nie ma tego jednego gracza, to myślę, że wyścig będzie prościutki. I let's go! W stosunku do innych samochodów trzeba przyznać, że te Ferrari moje ma... O, co ty się spycha? Ma całkiem dobry start, prawda? Widzisz tutaj od razu. Ale wszedł tutaj. Ten na niego trąbi. Hamuje mu. Chyba sprint. Taki wyścig rozstrzygający, ale już taki bardziej grzecznościowy. Tutaj niewiele może się wydarzyć, no przecież już wygraliśmy dwa. Ten jak wszedł, ale zobaczcie jak ładnie jedzie. Nic się nie spycha, robi duże łuki. Ładnie tutaj, naprawdę ładnie Marcel śmiga. Podoba mi się to. Trzyma dystans między innymi uczestnikami. To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Także można sobie z nim na spokojnie śmigać. No, taka ekipka naprawdę dobra mi się trafiła. Tu musimy uważać, bo tam jest takie jakby zwężenie, nie zwężenie.
I tu mamy kawałek prostej, gdzie moja Ferrarka dopiero pokaże, co potrafi. Prędkość maksymalna w tym samochodzie jest bardzo dobra. Ale niestety, spoiler! Spoiler, moi drodzy, blokuje moje możliwości tutaj. Wybrałem tu lepsze prowadzenie kontra, niestety, niższa prędkość maksymalna. Natomiast jeden z naszych ziomeczków jest z przodu i atakuje tam bardzo ładnie. Tutaj było widać to ewidentnie, nie? Że jednak spoiler troszeczkę... zmniejsza tą prędkość maksymalną i w pewnym momencie ten, co jedzie przede mną, tak widzicie, tutaj do pewnych prędkości jak jadę, to super, przyspieszenie takie samo jak tego z przodu gościa, nie? Ale później przy tych wyższych prędkościach to ten z przodu odchodzi już. Zmieściłem się. Teraz tu bardzo fajne, gładziutkie zakręty, przyjemne. Moja puszka Pepsi mieni się w promieniach słońca i no dojadę sobie teraz na trzeciej pozycji. Lotus wygrał, musiał być zrobiony typowo pod prędkość. Tą moją puszkę Pepsi też mogłem tam zupgrade'ować, jeśli chodzi o prędkość, ale tam mi zależało bardzo na prowadzeniu. I zobaczcie, 2450 kontra 600 punktów. Tak to ja mogę grać. I proszę bardzo, wygrałem Porsche. Wydaje mi się, że ja już ją mam. Patrzcie na to, 300 SLR był tam do zdobycia, mało brakowało. Zobaczcie sobie ten przedziwny pojazd. Silnik z tyłu. Nie ma dachu. Nie wiem, czy jest możliwość zainstalowania tu dachu. Siedzenia nie wyglądają na wygodne, umówmy się. Zresztą zobaczcie, jakby usiadło takich dwóch Mirków, no to jeden drugiego by barkiem spychał. Śmiesznie by to wyglądało, prawda? Taki, wiesz, Mirek 150 kg. No dwóch Mirków takich by nie weszło. Wielkie koła, znaczy one wydają się wielkie, ten samochód jest mały. Zobaczmy środek. Zdobyta Porsche, to jest taki no dosyć rzadki samochód i na pewno drogo można go sprzedać też. Mamy jakieś lusterka, wcale nie takie oldschoolowe, całkiem... Aha, przepraszam, mamy jedno lusterko. To lusterko jest jednocześnie lusterkiem prawym, jednocześnie lusterkiem lewym, jednocześnie lusterkiem cofania. I myślę, że to wcale nie jest takie głupie w przypadku tego samochodu, no bo my tutaj nie mamy żadnych słupków A, żadnego słupka B, żadnego słupka C, nic co by nam zasłaniało ten widok, więc to lusterko robi jako wszystkie inne lusterka. Bardzo ciekawy pojazd. Z tyłu mamy wystającą rurę wydechową, zobaczcie sobie. Ja coś tak czuję, że jego można zrobić na jakiegoś koksa. Coś takie mam przeczucia. Ciekawe, ile tego jeździ po tych naszych drogach jeszcze, no nie? Znaczy drogach światowych, bo są pewnie jakieś limitowane wersje tego, tej Porszawy. Jak się zastanawiam. Ciekawe auto. Ciekawe. Ja bym się przejechał czymś takim dziwnym w rzeczywistości. Zobaczyć, jak to jest. W ogóle mamy skrzynię. Tak, oczywiście mamy skrzynię manualną, zobaczcie, zmieniam biegi, kierowca coś tam sięga gdzieś pod spódnicę. Coś tam jest w tym samochodzie, no. Schowka na rękawiczki, nie wiem co tam mamy, mamy tylko takie, żeby przyczepić sobie rękawiczki. O rany, ale dziwny samochód, co? Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku podczas zdobywania tej dziwnej fury. Zapraszam was na kolejny, trzymajcie się ciepło. Hey, yes.